A w faktach kolejna odsłona naszej wizyty w najbardziej polskim rejonie Francji. Wczoraj mówiliśmy o prezentacji wrocławskich artystów w Lille. Dziś jedziemy tropem Kowalskich, Nowaków, Wiśniewskich, którzy od pokoleń mieszkają w północnej Francji. Do regionu Nord-Pas-de-Calais przyjeżdżali w okresie międzywojennym, by pracować w kopalniach i na roli. Anna Tus. Podobno co ósmy mieszkaniec regionu Nord-Pas-de-Calais, którego stolicą jest Lille, ma polskie korzenie. Ile w tym prawdy, nie wiadomo, ale z pewnością jest to najbardziej polski region we Francji. Sebastian Witkowski jest recepcjonistą w hotelu w Lille. To właśnie on był pierwszą osobą, którą spotkaliśmy w tym mieście. La soupa z grochu, les kluski na parze. Po polsku zna tylko kilka słów. O swojej rodzinie opowiada. Moja babcia jest Polką. Ze swoją matką przyjechała do Francji, kiedy miała 4 lata. To musiało być w latach 30. ubiegłego wieku. Mój dziadek też miał polskie pochodzenie. Był górnikiem. Rodzice nie nauczyli mnie języka polskiego. Nie wiem dlaczego, ale mam duży sentyment do kraju przodków. Kiedyś pojadę tam z dziećmi i żoną. To typowa historia. Najwięcej Polaków we Francji znalazło się właśnie w okresie międzywojennym. Tylko w 1931 roku przyjechało tu ponad pół miliona naszych rodaków. 200 tysięcy zostało w regionie Nord-Pas-de-Calais. Po pierwszej wojnie była olbrzymia sympatia dla narodu polskiego we Francji i Francuzi, którzy z kolei mieli kryzys rąk do pracy, preferowali Polaków od innych nacji. Pani Maryla uważa się za francuskę. W kraju nad Sekwaną jej rodzina żyje od 3 pokoleń. Ona sama mówi idealną polszczyzną, bo rodzice bardzo o to dbali. Ale to nie było powszechne. Emigranci z tych lat czysto krótko powojennych to byli robotnicy, to byli pracownicy, to byli ludzie z roli, którzy bardzo często byli prawie analfabetami. Do dziś Polacy chętnie osiedlają się w Lille. Studiowałam polonistykę i romanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. I jako nauczyciel języka polskiego, jako obcego, znający również język francuski, dostałam pracę tutaj na Uniwersytecie w sekcji polskiej. W regionie działa Polskie Stowarzyszenie Lektura. Jest przedszkole, dzieci uczą się języka polskiego. Polacy przyznają, że jest im tu dobrze. Dlatego, że każdy gdzieś tam babci, gdzieś dziadka, ktoś w kopalniach pracował. Katarzyna Tomczak-Feltrę jest żoną Francuza. Jej dzieci mówią po polsku. Mówienie wieloma językami i to jest wspaniały paszport, który mogę moim dzieciom zaoferować na przyszłość. Lille, Anna Tus.